Doktor Andrzej Sośnierz, porozumienie Jarosława Gowina. Jak rozumiem, jeszcze obóz Zjednoczonej Prawicy jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Nie mylę się, rzeczywiście obóz Zjednoczonej Prawicy jeszcze? Tak, obóz Zjednoczonej Prawicy, jakkolwiek są napięcia. Zresztą co jakiś czas one występowały, teraz pojawiło się nowe. Intryga Adama Bielana, zresztą specjalisty od dezintegracji różnych środowisk, no to tutaj się jakoś unaoczniła, no ale myślę, że sytuacja się zakończy pomyślnie, no, w sensie, że to wszystko się uspokoi. Ale tak sam z siebie Adam Bielan wpadł na pomysł, żeby przejąć władzę w porozumieniu? Jakie środowiska inspirowały, to bo wszyscy wprost wskazują palcem na Prawo i Sprawiedliwość, ale myślę, że graczy jest tutaj więcej, że to nie tak, bo gdyby się dobrze zastanowić, to tutaj dezintegracja prawicy, uszkodzenie porozumienia jako koalicjanta właściwie szkodzi Prawu i Sprawiedliwości, no bo nie ma żadnych gwarancji, że na przykład po rozwiązaniu się porozumienia, że wszyscy posłowie porozumienia przejdą do klubu Prawa i Sprawiedliwości. I gdyby tak jest tutaj robić kalkulacje, a wtedy byłaby zagrożona większość parlamentarna. Więc gdy się ktoś dobrze zastanowi, myślę, że jeśli to pojawiło się w kręgu Prawa i Sprawiedliwości, to nie do końca dobrze życzyły te osoby właśnie Prawu i Sprawiedliwości. Czyli pan nie wierzy w sugestię, że to jest robota pana prezesa Kaczyńskiego i że to było jego drugie podejście do tego, żeby zdyscyplinować pana Gowina? Nie, ja tu nie wykluczam oczywiście takich, nawet one są dość prawdopodobne, a jeśli tak, no to kilka rzeczy w ostatnim czasie zadziało się w polityce, które wyraźnie szkodziły naszej koalicji. No, piątka dla zwierząt, to przecież o mało co się to też nie rozsypało wszystko, więc jakieś dziwne ruchy niezrozumiałe się czasami dokonują. I w polityce nie tylko mądrość panuje, ale czasami i coś mniejszego niż mądrość, więc tu i taką można założyć supozycję, że ktoś wpadł na szatański pomysł, ale właśnie uszkodzenia Prawa i Sprawiedliwości, a nie nas. A to mówi pan, że piątka dla zwierząt to na przykład był przykład na ten, czy na ten brak rozsądku i mądrości? Tak, tak. A to pan wie, kto był autorem tego pomysłu? To tam autorów wskazywano kilku. No, pan prezes osobiście przyznawał do tego, że to jest jego projekt i że dobrzy ludzie powinni za nim głosować. No ale co, prezes też nie jest nieomylny. Nieomylny jest tylko pan Bóg, więc w związku z tym też się to mogło zdarzyć. I teraz też się mogło zdarzyć ta intryga. Też, ale myślę, że tutaj monterów w tej sytuacji jest więcej, bo ktoś tam podejmuje decyzję, ale ktoś do tej decyzji na przykład namawia lub opiniuje. Myśli pan, że prezes był przez kogoś inspirowany, żeby was wykończyć albo przejąć? No, na pewno zdecydowanie przeliczył swoje wpływy i możliwości poseł Adam Bielan. Jeśli on przekonał prezesa, a czy on działał z własnej tylko woli. No zbyt mało wiemy o polityce. Gdy się potem czyta historię, to się oczy otwierają, kto gdzie jak miesza na rynku politycznym. Czy nie zakłada pan, że było dokładnie na odwrót, że to pan prezes pana Bielana nakłaniał, a nie pan Bielan pana prezesa? Mogło być różnie. Tutaj się mogły wzajemnie zasilać różne inspiracje, a pan Bielan nie tylko chyba pana prezesa wysłuchuje. Panie doktorze, ja wiem, tylko próbuję ustalić, wie pan, jaki tam u was jest teraz klimat, no bo skoro twierdzi pan i pewnie pańscy koledzy, że inspiracja była w Prawie i Sprawiedliwości, to czy ten projekt jest jeszcze do uratowania wy w Zjednoczonej Prawicy? Ja nie twierdzę jednoznacznie, że inspiracja była w Prawie i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że są próby przebudowania w ogóle rynku politycznego w Polsce. Tu inicjatywa Hołowni, tam 276, Platforma i Lewica się też aktywizuje, więc faluje na tej scenie politycznej. Na razie te próby są jakoś mało udane, ale graczy jest więcej. Ja tylko przypomnę,
jak powstała Platforma Obywatelska. Niektórzy to wyraźnie kiedyś powiedzieli. Więc graczy na rynku politycznym jest więcej niż tylko same partie polityczne. Co to znaczy, panie doktorze, że pan Gowin jest poza Radą Koalicji? Co to był za gest i co on oznacza? No, oznacza pewien zdecydowany ruch, żeby się w końcu ocząśnięto z tego jakiejś tej fantastycznego pomysłu, bo sprawa w obrębie porozumienia została szybko i skutecznie rozwiązana. No, porozumienie podporządkowane, przepraszam, panu prezesowi. Tutaj nie ma wątpliwości. Dwie, trzy osoby tam czy kontestują, też mają prawo, zostały usunięte, więc sprawa jest rozwiązana. Ona żyje medialnie, no i puszczając różne dziwne informacje, a to, że prezes spotkał się z Tuskiem, ja bym może puścił następną, że prezes spotkał się z Bidenem, niech teraz inni weryfikują, więc takie różne rzeczy można puszczać w eter, a potem media, wszyscy próbują rozgryźć, czy to prawda, czy to nieprawda, no i dzięki temu temat żyje. To taka klasyczna sytuacja. Mało tego, to też proszę zwrócić uwagę, że to jest oczywiście pretekst wymyślony, ten jakaś tam kadencja prezesury, no bo to trwa już od, jak sam pan Adam Bielan mówi, od 2018 roku, więc co naraz taka inspiracja i naraz tutaj sobie ktoś coś tam przypomniał, więc to oczywiście pretekst wymyślony. Ktoś sobie przypomniał, tak jakby ktoś dał sygnał, znak, żeby sobie no tak, przypomnieć. Tak. No, i to się, ja to wiążę właśnie z próbą przebudowy sceny politycznej w ogóle. Inspiratorów w tej przebudowie jest na pewno więcej. To przebudowanie ma polegać na tym, że będziecie wchłonieni, bo to już kiedyś trenowano, dawno temu, to prawda, ale gdzieś tam praktykę ktoś ma. No tak, ale tu, jak wspomniałem wcześniej, jest to ryzykowne. To zakłada, że wszyscy gremialnie zostaną wchłonięci przez na przykład większego koalicjanta. A to nie jest takie pewne. I tutaj... A dlaczego, ja wiem, ale dlaczego, panie doktorze, mieliby nie być wchłonięci i nie skorzystać z zaproszenia dużego koalicjanta? To są ludzie, którzy mają swoje rodziny, są poustawiani w różnych miejscach, czasem dobrze płatnych. Tam jest dużo do stracenia. Dlaczego mieliby nie skorzystać z zaproszenia pana prezesa? To są różne inspiracje. Nie wszyscy są na haku lub na jakiejś takiej potrzebie, na głodzie, więc to w polityce nie tylko to, chociaż niestety z ubolewaniem patrzę, jak bardzo istotnym jest takie koniunkturalne podejście do polityki i czasami, no to trudno nazwać może wprost przekupstwem, ale jak bardzo się liczą takie rzeczy, które no tu mam jakąś pracę, tam mam jakiegoś krewnego, no to jest smutny obraz polityki, bo generalnie tak ona teoretycznie nie powinna wyglądać. Powinny być idee, powinny być cele, a nie tam małe. No, ale polityka hakowa to jest już nie pierwsza sytuacja. Kiedyś taka sama grupa hakowa była chyba zarządów SLD, więc to jest niestety na scenie politycznej obecne. Nic nowego. No, panie doktorze, ale smutne, że takie są motywacje. Ale pan może tak z ręką na sercu powiedzieć, nie rozmawiamy z opozycją jako porozumienie? Ja osobiście nie mam żadnych tutaj oporów, żeby nie rozmawiać. Panu chodzi o jakieś rozmowy negocjacyjne, tak? Dokładnie. W takich ja nie uczestniczę, ale rozmawiać z posłami różnych opcji. Mam tą zdolność, że na nikogo się nie obrażam i z wieloma. Zresztą mamy czasem wspólne poglądy na różne sprawy, już zaczynając od tego, że mój syn będący w Konfederacji, nie mam żadnych oporów, żeby z nim rozmawiać oczywiście. No mam, Konfederacji do PiS-u byłoby niedaleko, znacznie bliżej niż Koalicji Obywatelskiej. Ja pytam o takie rozmowy, czy tu rzeczywiście nie toczy się jakaś dyskusja, bo po pierwsze w PiS-ie te plotki są bardzo głośne i wyraźne, a po drugie ze środowisk koalicji płyną też wyraźne sygnały, że owszem, z panem Gowinem rozmawiamy. Jak wspomniałem, rozmawianie to jest między innymi cecha polityki. Rozmawia się z różnymi osobami. Nic mi nie wiadomo o negocjacjach prowadzonych, tak jakby to
tutaj pan w pańskim pytaniu zabrzmiało. Ale to, że się kontaktujemy, że się poznajemy, że czasami w niektórych sprawach, jak niektórzy mnie pytają, kiedy wypowiadam się o epidemii, to też wygląda, no, dlaczego ty jesteś tak przeciwko, ty mówisz tak jak opozycja. No, ja mówię po prostu tak, jak mi wiedza i rozum dyktują, ale to czasami jest zbieżne ze zdaniem kogoś innego. A pana trochę nie niepokoi, że ze środowiska pana prezesa Kaczyńskiego nie popłynął natychmiast taki oczywisty sygnał? Pan Bielan się zagalopował, nie pracuje w naszym imieniu, naszym partnerem jest oczywiście pan Gowin, nie wypuścimy go z żadnej rady koalicji, bo to by źle wróżyło o Zjednoczonej Prawicy. Wszystko jest w porządku. Nie było takiego zapewnienia. Nie, nie było Jakaś dziwna cisza. I takie tutaj niektóre stawianie znaków zapytania, kto właściwie jest reprezentantem porozumienia, to wskazuje, że jednak, myśmy o tym już wcześniej mówili, że inspiracje są też na ulicy Nowogrodzkiej. Ale ja twierdzę, że nie tylko na ulicy Nowogrodzkiej, natomiast wszystkich inspiratorów tego zdarzenia to pewnie poznamy za kilka lat. Nie sądzi pan, że, no, może to nie zabrzmi dobrze, ale prezes was musi wykończyć, bo sobie nie pozwoli na szantaż z waszej strony. A teraz moglibyście go już szantażować. No ale jak jeszcze raz mówię, jest to bardzo niebezpieczne, bo nie ma gwarancji, że całe porozumienie zostanie wchłonięte przez Prawo i Sprawiedliwość. Panie doktorze, pan jest ciągle tak krytyczny wobec tego, jak sobie rząd radzi z pandemią? Oczywiście tak. Chociaż jeśli chodzi na przykład o szczepienia, to sobie tam jakoś radzą, chociaż organizacyjnie, no, mogą być różne poglądy, że można lepiej lub gorzej, ale tutaj też Unia Europejska nie popisała się nie tylko w zakresie dostaw i umowy, ale również w zakresie tak zwanej solidarności europejskiej, wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Więc tutaj jest więcej do omawiania i nie wszystko można, nie wszystkie niepowodzenia można zwalać na rząd. To tutaj jest ta niepewność dostaw zdecydowanie zaburzyła ten proces i nie można go oceniać tylko co do wydolności rządu. Więc akcja szczepień idzie nie najgorzej, natomiast, a głównie zakłócona przez tam też udacznych filutów z Unii Europejskiej, bo tam też są urzędnicy, którzy nie wszyscy są znów aż tacy sprawni, więc tu to było inaczej. Natomiast ja przede wszystkim ubolewam nad brakiem fundamentalnej wiedzy. Jak w Polsce przebiega epidemia, ilu naprawdę mamy już odpornych, nie mówiąc o tym, ilu tak naprawdę zmarło, bo ten pik listopadowy prawdopodobnie, gdzie nazwano zgony niezwiązane z COVID-em, to prawdopodobnie jednak były zgony związane z COVID-em, bo dokładnie się nałożyły te zgony na czas, kiedy epidemia szaleńczo nas wybuchła w ogromnej ilości. Więc tu my ciągle nie wiemy, jak epidemia przebiega i w związku z tym ustawiamy w wyniku tego dość sztuczne i nie do końca prawdziwe scenariusze dalszego rozwoju wypadków. Bo jeżeli prawdą jest, a jeden z takich symulacji mówi, że już tam 7 czy 8 milionów Polaków jest, przechorowało, czyli 8 milionów jest odpornych, a na przykład w niektórych zakładach, gdzie przeprowadzano masowe badania, to nawet 60% załogi, 70% było no to i był odpornymi, więc to by zdecydowanie mogło wpłynąć na przyspieszenie szczepień. Na przykład jeżeli połowa nauczycieli byłaby odporna, no to tylko drugą połowę wystarczy wyszczepić i wtedy wszystko jest dobrze, ale no tu my nie mamy tej fundamentalnej wiedzy i tylko się domyślamy, ja też, na podstawie między innymi ilości zgonów, która też ta liczba nie jest. Nie da się zrozumieć, dlaczego nie powołano ośrodka monitorującego przebieg epidemii, który by posługując się tam badaniami kohortowymi, co 2-3 tygodnie dawał informacje o tym, jak to przebiega i dzięki temu można byłoby szybciej i sprawniej przeprowadzać Panie całe doktorze, akcje i odmrożenia i tak dalej. W sprawie najważniejszego wyzwania, przed jakim stoi rząd Zjednoczonej Prawicy, jeden z jego filarów jest wobec tego rządu krytyczny i to bardzo krytyczny. To pana dziwi, że prezes was nie lubi? Ja się dziwię, że nas nie słucha.
bo nie opowiadamy samych głupich rzeczy, czasami się tam i może zdarzyć. Jeżeli jest koalicja, to koalicja ma polegać na właśnie wspólnym ustalaniu stanowiska. A niestety bardzo często jest tak, że jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym. Być może ta aktualna sytuacja troszkę otrzeźwi, że jakkolwiek koalicjant, jak Porozumienie czy Solidarna Polska jest mniejszy, tak, ale jest kluczowy. Bez tych koalicjantów nie ma większości rządowej. Więc mimo wszystko, jeśli to ma być koalicja, to powinno to być, powinniśmy rozmawiać, powinniśmy być uprzedzanie, a nie na sali sejmowej dogadywać się, co dzisiaj nie będziemy A uchwalali. jeżeli nie? No, jeżeli nie, to jeszcze różne scenariusze można tutaj tworzyć i łatwo lub też trudniej nam będzie je pisać. No, ale póki co próbujemy tego najważniejszego ruchu. Koalicjant, chcemy zmusić koalicjanta lub nakłonić koalicjanta do tego, żebyśmy byli odpowiednio szanowani i doceniani Ale naprawdę, panie w tym doktorze, ruchu. pan widzi jeszcze jakiś wariant dla was? Poza opuszczeniem Zjednoczonej Prawicy, na tym etapie jeszcze pan go widzi? No, opuszczenie Zjednoczonej Prawicy oznacza rozpad Ja wiem, co to znaczy. rządu. Pytam, czy pan jeszcze widzi inny wariant teraz? Po tym, co już powiedziano, po tych, no jakby nie było siarczystych policzkach, które sobie powymierzano w niektórych miejscach. A nie jest to aż takie dziwne ani trudne. Nie takie rzeczy się w polityce zdarzają, więc oczywiście widzę tak. A To nie zaufanie jest aż jeszcze takie. będzie w ekipie? No, zaufanie zawsze trzeba mieć ograniczone w takich sytuacjach. Każdy koalicjant gra swoją grę, więc to jest oczywiste. Od dawna widać, że Solidarna Polska też gra swoją grę indywidualną. No ale to wszystko to jest właściwie cecha koalicji, że są różni partnerzy i oni mają różne gry. PSL z Platformą też różnie grali i też te napięcia się pojawiały. Ale ta koalicja jakoś tam przez jakiś dłuższy czas trwała. No, czasem się to wszystko rozpada. Więc ja aktualnie widzę oczywiście możliwość, bo jak wspomniałem, to jest bardzo ważny wątek, jakkolwiek niedopowiedziany, bo go nie znam, że na tym rynku politycznym nie grają tylko partie polityczne, ale jest więcej graczy, jest zagranica. Są i różne siły w Polsce, więc tutaj to jest gra bardziej złożona. I kto gra i jakie melodie chce wygrywać, no to jest nie zawsze do końca jasne. Doktor Andrzej Sośnierz, Porozumienie Jarosława Gowina, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję.